Cześć wszystkim, z tej strony Brett i dzisiaj troszkę znowu odchodzimy od tej formuły naszej z draftami, bo jak wiecie, dzisiaj wyszedł również dodatek do FIFA związany właśnie ze zbliżającymi się mistrzostwami świata i w dniu dzisiejszym przesymulujemy sobie całe te mistrzostwa, aby dowiedzieć się, kto wygra właśnie mundial. Jak widzicie, znajdujemy się już w samej grze. Ja tutaj wybiorę sobie po jednym zespole z każdej grupy, aby mieć pełną kontrolę nad tym, jak ten mundial będzie przebiegał. Oczywiście my w sam jego przebieg nie będziemy ingerować, tych meczów nie będziemy rozgrywać, ani dokonywać żadnych zmian w składach drużyn. Natomiast to pozwoli nam zdecydowanie lepiej przyjrzeć się temu całemu turniejowi od podszewki. Także ja w tym momencie wszystkie te najlepsze, myślę, reprezentacje wybieram i przechodzimy już do symulacji. Oj tak, czuć już ten klimat mundialu. Zaczynamy od spotkania Anglia kontra Iran, ale tutaj pierwszy mecz otwarcia chyba już został rozegrany, tak jest. Katar wygrywa 2-1 z Ekwadorem, a przed nami właśnie pierwsze spotkanie, jakim będzie mecz Anglii i Iranu. Ciekawy w takim razie rozwój tego pierwszego spotkania, bo to właśnie gospodarze wygrywają swoje pierwsze spotkanie na tym mundialu. Oczywiście tak samo jak wy, niezmiernie jestem ciekaw, jak pójdzie Polakom i te mecze Polaków nawet będziemy symulować sobie po prostu na zwykłej symulacji, a nie na symulacji szybkiej. Natomiast wszystkie inne mecze symulujemy na szybko. No i zobaczmy pierwsze spotkanie Anglików. Zwycięstwo 2-0, bramka Sterlinga i bramka Mounta. No Iran za bardzo dobrze tego mundialu nie rozpoczął. Oprócz tego USA wygrywa 1-0 z Walią i w tym momencie to właśnie Amerykanie i Anglicy są bliscy tego awansu. Myślę, że USA wygrywając to spotkanie z Walijczykami zbliżyło się do tego awansu bardzo, ale to bardzo mocno. I przechodzimy do spotkania Senegalu z Holandią. To może być naprawdę ciekawy mecz rzeczywistości. Obie drużyny niesamowicie mocne. Co prawda teraz widziałem, że na sam mundial nie pojedzie Sadio Mane przez kontuzję. No ale tak jak mówię, my tych składów nie będziemy zmieniać. Gramy tym, co jest. No i zobaczmy, czy Oranie sobie poradzili z Senegalem. Nie, remis. Ten remis na pewno jest lepszym rezultatem niż ten Polaków osiągnięty właśnie w meczu z Senegalem w 2018 roku. Myślę, że wszyscy aż za dobrze pamiętamy, co tam się wydarzyło. I w tym momencie to Katar przejmuje tutaj prym w tej grupie. No tego na pewno nikt się nie spodziewał. Przed nami spotkanie Francji z Australią. Tutaj trójkolorowi będą walczyli oczywiście, aby ten mundial obronić. Ale myślę, że wszyscy znamy tą zasadę, że zwycięzca mundialu na następnym World Cupie nie wychodzi z grupy. Tak było z Włochami w 2010, tak było z Hiszpanią w 2014 i tak było oczywiście z Niemcami w 2018. Wszystkie te blamarze myślę, że jakkolwiek pamiętamy, zwłaszcza ten ostatni. Zobaczmy teraz, czy Francuzi dobrze zaczną ten mundial w tym meczu z Australią 3-0. No i zaczęli doprawdy niesamowicie. Bramka Benzemy, dwie bramki Mbappe. No niesamowicie mocny start Francuzów, a Duńczycy remisują z Tunezją. To jest na pewno niesłychanie ciekawa sprawa. Jest mecz Polaków. Polska kontra Meksyk. Spotkanie, od którego zależy strasznie, strasznie, strasznie dużo. No bo nie oszukujmy się. Właśnie z Meksykiem raczej powinniśmy się bić tutaj o wyjście z grupy, ale ja dalej podtrzymuję teorię, że dla nas o wiele cięższe będzie spotkanie nie z Meksykiem, a z Arabią Saudyjską. A my przechodzimy już teraz do symulacji, która nas przeprowadzi krok po kroku przez to spotkanie otwierające ten turniej dla Polski, jak i oczywiście dla Meksyku, bo mamy tutaj do czynienia z pierwszą kolejką fazy grupowej. No i zobaczmy, Meksykanie jakby tak ofensywnie chcieli to zacząć. Przyjmują tutaj dominację w środku pola i niestety Hector Herrera na 1-0. Ale spokojnie, nie ma co się łamać, to jest dopiero 10. minuta gry oczywiście. Stracenie bramki na samym początku mundialu w pierwszym jego meczu nie może napawać optymizmem, ale musi nas zachęcić do walki, bo na razie ten mecz za specjalnie się tutaj nie układa. Ale jest już Lewandowski, jest Matty Cash. Zobaczmy, no tutaj na skrzydle troszkę Polacy zapędzeni, ale jest wejście w pole karne, tylko Zieliński nie dogadał się z Robertem. To nawet nie był Zieliński, to był Szymański, przepraszam najmocniej. Rzut rożny dla reprezentacji Meksyku, jak to zostanie rozegrane? Oj, 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 kłopoty, 2-0, Raul Jimenez, który na tym mundialu raczej nie zagra, przez kontuzję również. Ale w tym momencie to właśnie zawodnik Wolverhampton kąsa naszą drużynę narodową i sprawia, że mamy coraz to większe problemy na tym mundialu w meczu otwarcia. Ale jest 2-1, Sebastian Szymański. Tutaj jeszcze mnie trochę przekrzykuje pan Smokowski, bo komentarza nie wyłączyłem w tej symulacji. Mam nadzieję, że wam to tak bardzo nie przeszkadza, za chwileczkę to poprawię już przy następnym meczu Polaków. No i zobaczmy teraz, może będzie jakakolwiek szansa na to, aby wyrównać w tym spotkaniu. No nie, to nie jest póki co mundial Roberta Lewandowskiego. 45 minut gry praktycznie za nami. No i w tym meczu przegrywamy w rezultacie 2-1. Zastanawiam się, czy nie wprowadzić takiej zasady, że jednak jak symuluję mecze Polaków na tej symulacji szczegółowej, to czy nie przeprowadzać tutaj zmian. Wiem, że to już będzie jakakolwiek ingerencja z mojej strony, ale jeżeli tego nie będę robił, to nie zrobi tego nikt, bo komputer tutaj nie ma żadnego wpływu, a Sebastian Szymański ma wpływ na to,
że mamy bramkę na 2 do 2. Jedziemy z tym Meksykiem. Panowie, tutaj przydałoby się pokusić o 3 punkty, ale na pewno po tym starcie spotkania ten remis jest niesłychanie cenny. I fakt, że do tego remisu udało nam się wrócić, ale może z... Dobra, nie padła bramka, chciałem powiedzieć, że może z tą ekscytacją poczekajmy chwilkę, bo Meksyk się tam napędzał, na szczęście nic z tego nie wyszło. Wiecie co, będę robił te zmiany, bo to jest bez sensu, żeby po prostu jednak Meksyk mógł sobie robić te zmiany, komputer mógł robić zmiany za Meksyk, a ja natomiast będę tutaj obserwował Polaków, którzy się męczą bez żadnych zmian. Nikola Zalewski na lewą stronę. No i myślę, że nie no, Góralski raczej, po pierwsze to będzie zmiana, która będzie nierealistyczna, bo sam Jaca na mundial niestety nie pojedzie, więc nie będzie tego zapowiadanego pojedynku z Messim przez kontuzję. Natomiast trzeba te szanse wyrównywać, tak? Aj, Szymański! Ostatnie 13 minut tego spotkania i to jest szansa na gola, 3 do 2, Sebastian Żurkowski, ja go wprowadziłem, wiem, że to jest teraz ingerencja nieco z mojej strony, ale tak jak mówię, no Meksyk sobie zmiany robił, a Polska tych zmian bez mojej ingerencji w ten skład by nie mogła po prostu wykonać, więc to był taki mój ukłon w stronę tego, aby ten mecz był na nieco lepszych zasadach, na nieco bardziej wyrównanych zasadach rozgrywany czy tam symulowany, ale jeszcze poczekajmy, zakotłowało się teraz w polu karnym, na szczęście bez żadnego skutku negatywnego dla Polski. Teraz wychodzimy z kontrą, piorunująca dobra połowa, druga w wykonaniu Polaków, 90 minuta i to musi być zwycięstwo 3-2. Czy się mylę, czy nie, sędzia zaraz sięgnie po ostatni gwizdek, po gwizdek i zagwizdzę po raz ostatni, tak jest, 3-2, Żurkowski, Szymański razy 2 i wygrywamy z Meksykiem w meczu otwarcia. A ja w tym momencie podziękuję panu Smokowskiemu za komentarz. I zobaczmy, kolejne spotkanie na tym mundialu, Belgia kontra Kanada. Symulujemy to na szybko i zobaczmy, Belgowie 4-1 rozbijają Kanadę. Vertonghen, Eden Hazard, Carrasco i Van Aken w pierwszej połowie. Dla Kanady odpowiedział Buchanan, ale na nic to się zdało. Belgia pierwsza w grupie, drugie Maroko, które zremisowało z Chorwacją, a więc mój typ z tego odcinka, gdzie typowałem mundial wraz z moją dziewczyną, się sprawdza. A teraz do gry wchodzą Niemcy. Zobaczmy, jak to rozpoczną. Spotkanie z Japonią i to wcale nie musi być takie oczywiste, ale jednak mimo wszystko Niemcy dają radę to dźwignąć 2-1, ale dopiero w 89 minucie spotkania Gnabry ustalił wynik na 2-1 właśnie dla reprezentacji naszych zachodnich sąsiadów. Kostaryka pokonuje Hiszpanię, to jest nieprawdopodobne zaskoczenie, 2-1. No a w tym momencie przechodzimy do pierwszego spotkania na mundialu. Canarinhos grają z Serbią, więc też to nie musi być taki łatwy mecz. Zobaczmy, 2-2, właśnie o tym mówiłem. Serbowie grają naprawdę piękną piłkę. No może piękną to jest nad wyraz, ale bardzo mocno zaangażowaną fizycznie, jak i mentalnie dla zawodników. I wydaje mi się, że to jest jak najbardziej wynik, który może się sprawdzić na mundialu, bo Serbia według mnie właśnie będzie takim cichym tutaj czarnym koniem. A Kamerun z kolei daje sobie radę ze Szwajcarią. Ciekawie nam się ta grupa układa. I ostatnia grupa, ostatnie spotkanie tej pierwszej kolejki, Portugalia kontra Ghana, Cristiano Ronaldo w swoim ostatnim tańcu, tutaj w pierwszym meczu zyskuje remis i to właśnie Cristiano ratuje przed kompromitacją Portugalię w pierwszym spotkaniu, bo Ghana prowadziła po bramce w 83 minucie Kudusa 1-0. Jest to sytuacja na pewno bardzo ciekawa i nie bezprecedensowa, bo to się może odbić w konsekwencji na całym układzie tabeli, a jakby niespodzianek było mało, to Republika Korei Południowej wygrała z Urugwajem. I to aż w rezultacie 3-1. Dobra, czas sobie na szybko podsumować pierwsze zmagania w grupach. Katar prowadzi w grupie A, Senegal na miejscu drugim, tutaj remis z Holandią właśnie sprawił, że te drużyny nie wiodą prymu w tej grupie. Anglia pewnie na pierwszym miejscu wraz z USA na drugim, w grupie B. W grupa C, grupa Polaków, tutaj my prowadzimy, Argentyna przegrała z Arabią Saudyjską. Tego wcześniej nie widziałem. Tylko nie wiem, czy to jest taka dobra informacja dla Polski, ale to jest rzecz kolejna, taka zaskakująca. Ta symulacja daje dużo niespodzianek. Francja prowadzi w grupie, Dania remisuje z Tunezją. W grupie D oczywiście, w grupie C Kostaryka na pierwszym miejscu, powtarza się ten schemat z mundialu w 2014 roku, drudzy Niemcy, Belgia, Maroko w grupie F, póki co z tej grupy wychodzi, Kamerun, Brazylia na pierwszych dwóch miejscach w grupie G, no i grupa H, Republika Korei Południowej oraz Portugalia wiedzie tutaj prym, a Ghana z jednym punktem wyprzedza Urugwaj. Teraz czas na pierwszy mecz o wszystko dla Holendrów, tutaj muszą z Ekwadorem wygrać, jak chcą się liczyć w ostatecznym rezultacie tej grupy, aby awansować,
natomiast dźwigają tą presję i wygrywają to spotkanie w rezultacie 2-0 z Ekwadorem. Tutaj Ekwador nieco bezpłciowy, bezwyrazisty i na spokojnie Holendrzy dowiozą to zwycięstwo 2-0 i będą prowadzili w tej grupie. Nie, bo Senegal również wygrywa z Katarem i to bardzo wysoko, bo aż 1-4. Anglia kontra USA. Spotkanie dwóch drużyn anglojęzycznych, chociaż w tej grupie są oczywiście aż trzy drużyny anglojęzyczne i zobaczmy, czy Anglicy to sobie wygrają. Dziwne zdanie użyłem, teraz wiem o tym. A natomiast jakkolwiek to zdanie by dziwne nie było, to jest ono przede wszystkim nieprawdziwe, bo Anglicy remisują z Amerykanami 1-1, Christian Pulisic i Sterling, także dwaj gracze Chelsea, ustalają rezultat tego spotkania na 1-1, a w meczu Iran-Walia również padł remis, także w tej grupie nic się praktycznie po tej kolejce nie zmieniło. I czas na spotkanie Polaków. Polska kontra Arabia Saudyjska. Jeżeli ten mecz wygramy, mamy pewny awans i to paradoksalnie Argentyna w ostatnim meczu z nami będzie grała o życie na tym mundialu. No to naszą drugą szczegółową symulację czas zacząć. Polacy na biało, Arabia Saudyjska w swoich charakterystycznych zielonych strojach. No i Polacy, powalczmy tutaj o jak najlepszy rezultat, o zwycięstwo, o awans z grupy, aczkolwiek to Arabia Saudyjska miała swoją pierwszą sytuację w tym spotkaniu. Nie ukrywam, że już w tej symulacji czuję lekkie emocje, a więc nie chcę wiedzieć, co będzie się działo za te 11 dni, które jeszcze do mundialu właśnie zostały. Polacy grają za dni 13, 22 listopada, pierwsze spotkanie reprezentacji Polski właśnie z Meksykiem. Tutaj wygraliśmy 3-2 po szalonym spotkaniu i fenomenalnej drugiej połowie. A teraz fenomenalny jak zawsze Robert Lewandowski strzela bramkę Arabii Saudyjskiej. To jest jego pierwszy gol w historii na Mistrzostwach Świata. I trzymajmy kciuki, aby ta sytuacja co najmniej się utrzymała, aby to zwycięstwo było dowiezione do końca, być może w wyższym rezultacie, ale Arabia też jest naprawdę w tym meczu groźna. Zresztą jak sobie zerkniemy w statystyki, to póki co oddali oni więcej strzałów i na pewno mają lepsze posiadanie piłki od nas. Natomiast Barcelona dobitnie pokazuje w tym sezonie, że posiadanie piłki to nie wszystko w futbolu. Fani Barcelony, nie obrażajcie się na mnie, ja sam jestem fanem Blaugrany, ale taka jest niestety prawda. Zobaczmy teraz jeszcze w polu karnym, jest tutaj Lewandowski, będzie tylko i wyłącznie rzut rożny. Powtórka tego stałego fragmentu gry, czy tutaj ktoś uderzy z dystansu, bo aż by się o to prosiło. Natomiast będzie kolejny korner. Jest Bereszyński, ale to wstrzelenie piłki w pole karne niewiele nam dało. Myślę, że w przerwie przeprowadzę zmiany. Tak się zastanawiam, czy nie przeprowadzać wszystkich tych zmian w przerwie, bo wiemy jak to wygląda z tymi symulacjami, ile tutaj jest przerw w grze i te zmiany mogłyby ostatecznie nie wejść w życie. Więc klasycznie, za Krychowiaka Żurkowski, za Bereszyńskiego Zalewski i w zasadzie to tyle. Rozpoczynamy drugą połowę tego spotkania. Polacy, proszę, po zwycięstwo, po to, aby tutaj klepnąć ten awans do dalszej fazy tego mundialu. Ale Arabia Saudyjska naprawdę stawia bardzo solidne i ciężkie warunki. Teraz może tego nie pokazali akurat. Ależ teraz była sytuacja. Zieliński chyba zablokowany przez Szymańskiego, tak to wyglądało. Oj, okazja, Arabia Saudyjska, tak, Arabia Saudyjska, dokładnie, Pablo Sarabia zmienił narodowość, nieważne, dobrze, że uciekamy katu spod topora i tutaj nic z tego nie wyszło dla drużyny z Półwyspu Arabskiego, a jeszcze będzie może okazja z tego wszystkiego dla Polski, obiega Matty Cash, do niego dogranie, ależ się prosiło teraz o centra, ależ to była koronkowa akcja i Robert Lewandowski na 2-0, więc mogę chyba to powiedzieć z dużą dozą pewności, że ten awans z grupy jest w tym momencie już zaklepany. Zobaczmy, Lewandowski penetruje pole karne, 10 strzałów Polaków, a więc mamy dominację w tym spotkaniu. Druga połowa znowu na tym mundialu dużo wydaje się być lepsza. Tutaj Arabia Saudyjska już aż tak dużo sytuacji nie miała jak w pierwszej części, bo to właśnie tą pierwszą część można powiedzieć, że zdominowali nawet Saudyjczycy. Na szczęście mądra, inteligentna gra, być może próba wykorzystania tych pokładów energii nabuzowanych Arabów sprawdziła się i w tej drugiej połowie będzie szansa na 3-0. Robert, mogłeś mieć hat-tricka w tym meczu. Koniec. 2-0, dwa razy Lewandowski i jest awans Polaków z grupy C. Argentyna remisuje 0-0 z Meksykiem. Ja wiem, że my na tabelę mieliśmy zerkać dużo, dużo później, ale z czystej ciekawości zerknę. Ostatecznie nawet przegrała, także Leo Messi po fazie grupowej wraz ze spółką pakują się do domu. To jest sytuacja, która raczej się w rzeczywistości nie wydarzy, ale miło widzieć Polskę na pierwszym miejscu w tej grupie, a Argentynę na ostatnim. Oczywiście nic nie mam do Argentyny, ale biorąc pod uwagę to, że wszyscy mówili, że Argentyna będzie tak mocna, że nie pozostawi tutaj nikomu złudzeń, a dostała w czapkę od Meksyku i Arabii Saudyjskiej, jest to na pewno sytuacja ciekawa i warta podkreślenia. Francja kontra Dania, zatem mecz o to, aby tutaj jeszcze Duńczycy mieli jakiekolwiek szanse na tym mundialu i zobaczmy, Francuzi
chyba troszkę zabierają Danii w tym momencie tlena. Robi to dokładnie Karim Benzema, bo tutaj był remis 2-2 aż do 86 minuty. Natomiast Karim w samej końcówce wyprowadza Francuzów na prowadzenie, a strzelanie rozpoczęli Duńczycy, także to musi być niezmiernie dla nich bolesny mecz. Ale w tej grupie wszystko jeszcze się może wydarzyć, bo Australia nie dała rady, ani Tunezja przede wszystkim, skorzystać z tego, z tej sytuacji. No i mamy tutaj taką sytuację, że Tunezja ma 2 punkty, Dania 1 i Australia również 1, także to drugie miejsce, które awansuje oczywiście dalej, będzie rozstrzygnięte dopiero w ostatniej kolejce mundialu. Oczywiście w fazie grupowej. Belgia kontra Maroko. Zobaczmy na to spotkanie. Belgowie wygrywają 3-2, ale spotkanie ultra zacięte. Czy to był hat-trick Lukaku? Tak jest, Lukaku z 3 bramkami. I w tym momencie Belgowie mają już pewny awans. I wydaje mi się, że Chorwacja też. Kanada nie podołała za bardzo. 2-1 porażka z Chorwacją. Więc tutaj te moje typy za bardzo się aż nie sprawdziły. Natomiast Belgowie w świetnej formie, Chorwaci chyba mają pewny awans w tym momencie. Niemcy kontra Hiszpania. Szybka symulacja tego spotkania. Ultra ważny mecz dla rozstawu tej grupy i Niemcy wygrywają 2-1. I czy to nie sprawia, że Hiszpanie... Tak! Hiszpania w tym momencie najprawdopodobniej żegna się z mundialem. Tak, Japonia ma jeszcze jakiekolwiek szanse na wyjście z grupy. Hiszpanie już na pewno zostaną z tyłu. Kostaryka remisuje z Japonią i Kostarykanie są naprawdę bardzo blisko drugiego w ciągu 8 lat awansu z grupy na mundialu. Szwajcaria kontra Brazylia. Zobaczmy, czy Brazylijczycy będą w stanie tutaj cokolwiek pokazać. Granit Xhaka w 21 minucie zapewnia Szwajcarii zwycięstwo. Jak to się ma teraz do układu tabeli? A Brazylijczycy w tym momencie są w tej tabeli ostatni. Kamerun 3 punkty, Szwajcaria 3, Serbia 4. No i ta sytuacja dla Brazylijczyków jest straszna. Nawet nie wiem, czy nie... Nie, no oczywiście, że nie, bo jeżeli Szwajcarzy przegrają ostatnie spotkanie, a Brazylia wygra z Kamerunem... Czekajcie, bo już teraz nie pamiętam, kto z kim grał. Nie, Brazylia jeszcze z Kamerunem nie grała, także jeżeli Brazylia wygra mecz z Kamerunem, a Szwajcaria przegra z Serbią, to wówczas szanse Brazylii na awans zostają zachowane. Ale w momencie, kiedy Szwajcarzy zremisują z Serbami, to Canarinhos odpadają niezależnie od swojego spotkania, tak? Bo tutaj przegrali ze Szwajcarią, więc w tym pojedynku bezpośrednio są słabsi. I ostatnie spotkanie w grupie H w drugiej kolejce. Urugwaj kontra Portugalia. Bardzo ważny mecz dla Portugalczyków, bardzo ważny mecz dla Cristiano Ronaldo. I on to podkreśla, może nie do końca on, bo Pepe strzela bramkę, która daje tutaj Urugwajowi, która daje tutaj oczywiście Portugalii zwycięstwo w tym spotkaniu. No i to chyba też sprawia, że dokładnie, Urugwaj nie ma już szans na awans, także zerknijmy sobie w tym momencie w tabelę poszczególnych grup, bo to może wyglądać bardzo, ale to bardzo ciekawie. Senegal 4 punkty, Holandia również 4 punkty i tutaj nawet jeszcze Katar mógłby się pokusić o awans, gdyby mecz z Holandią wygrał. Jakie są na to szanse? Pewnie nikłe, aczkolwiek ta symulacja pokazuje nam, że tutaj niczego do końca nie można być pewnym. Anglia i USA po 4 punkty i to raczej oni awansują z tej grupy, nie sądzę, aby tutaj cokolwiek się mogło zmienić. Polacy pewni awansu, Meksyk będzie się bił w ostatniej kolejce o awans z Arabią Saudyjską. W grupie D zaś Francuzi odstawili całą resztę stawki, a tutaj kwestia awansu z drugiego miejsca rozstrzygnie się pomiędzy Tunezją, Danią a Australią. W grupie E Niemcy definitywnie przechodzą dalej, Kostaryka kontra Japonia. Tutaj w walce o wyjście z miejsca drugiego i myślę, że... I w sumie nie wiem, co myślę, bo wydaje mi się, że obie te drużyny swoje ostatnie mecze przegrają, ale tutaj te moje przypuszczenia wcale nie muszą być trafne, co pokazuje ta symulacja. Belgowie wychodzą z pierwszego miejsca, Chorwaci raczej pewni awansu. Grupa G, w której się namieszało strasznie i wszystkie scenariusze już tutaj na bieżąco rozpatrywaliśmy. No i grupa H, gdzie Korea i Portugalia są bardzo blisko awansu, ale nie są oni tego awansu pewni. Jedna z tych drużyn awansuje na pewno. Natomiast pytanie, kogo Gana przeskoczy i czy w ogóle przeskoczy w końcowych tutaj spotkaniach dla tej grupy. Holandia kontra Katar, a więc mecz dla gospodarzy niesłychanie ważny. Szanse na to, że Katar awansuje, zależą tylko i wyłącznie od tego spotkania. No i zobaczmy, Katar awansuje z grupy, 2-1 pokonują Holandię i to Holendrzy żegnają się z tym turniejem. Co nie powiem, że mnie bardzo mocno zaskoczyło w tym momencie, bo tutaj ta drabinka tak na papierze będzie ultra słaba, bo większość faworytów odpada w fazie grupowej. A to sprawia, że szanse Polski na awans rosną. Na awans jakby do kolejnych już tutaj etapów tego turnieju. Widzę, że tutaj muszę zarządzić zespołem, bo Harry Kane... zawieszony już za kartki. Chyba nie było kartki czerwonej, tylko po prostu dwie żółte. No to Tammy Abraham musi oczywiście skoczyć do pierwszego składu. Mam nadzieję, że nie ma tego samego błędu co w FIFA 22 i będę mógł tą szybką symulację przeprowadzić. Tak jest. Zobaczmy, Anglicy 1-0, więc Anglia zabezpiecza swoje miejsce, a USA przegrywa z Iranem i w tym momencie naprawdę tylko i wyłącznie bilans bramkowy zadecydował o tym, że to Amerykanie wychodzą z drugiego miejsca tej grupy.
Francja kontra Tunezja. Ważne spotkanie dla Tunezyjczyków. Francuzi pewni awansu mogą ten mecz odpuścić. Zobaczmy, jak to wszystko się skończy. 0-0. I to jest sytuacja, która przy remisie Danii z Australią sprawia, że to właśnie Tunezja z tej grupy ostatecznie wyjdzie wraz właśnie z Francuzami. Kasri nie strzelił karnego. Ten karny dałby 100% awans Tunezji, podejrzewam. Ale Duńczycy w ostatnim, tak naprawdę klaczowym momencie dla tej grupy wygrywają z Australią 2-1, a widzę, że Arabia Saudyjska wygrywa z Meksykiem. I w tym momencie to właśnie Arabowie awansują z naszej grupy wraz z nami. Kto by się tego spodziewał? Spotkanie o pietruszkę. Argentyńczycy, którzy są bez szans na awans, kontra Polacy, którzy są tego awansu pewni. Zarządźmy tutaj tą szczegółową symulację i zobaczmy, czy w tym spotkaniu ostatnim Argentyna powalczy o ten słynny dla nas przecież już honor w meczu właśnie o honor. No i symulujemy to spotkanie. Skład Argentyny bardzo, bardzo mocny, ale Polacy są na tym turnieju w formie. Argentyńczycy, no jak widać, niekoniecznie. Ale tutaj oczywiście są takie aspekty jak chociażby Leo Messi w składzie Argentyny, który na pewno podnosi tutaj wartość drużyny. I to właśnie Albiceleste rozpoczynają strzelanie na naszą bramkę. Na szczęście póki co bez większego skutku. Ale będzie się tutaj działo. Zobaczmy, Piotrek Zieliński wypuszczony. Jeszcze na drugiej stronie jest Matty Cash, do niego teraz piłka. Czy tutaj damy radę to dorzucić, bo prosiłoby się o taką wrzutkę nawet nieco na aferę, ale my to rozegraliśmy chyba jeszcze lepiej. Doszedł do strzału Kamiński, ale bez większych też sukcesów. Oj, groźnie, bardzo groźnie, w polu karnym Martinez, chciałem powiedzieć Lisandro, ale to nie był oczywiście Lisandro, tylko Lautaro. A Lo Celso strzela bramkę na 1-0 i w tym meczu przegrywamy. Dobrze, że przed tym spotkaniem sobie już zapewniliśmy awans, bo ten mecz z Argentyną mógł być i pewnie będzie najcięższym ze wszystkich, mimo tego, w jakiej formie jest Argentyna na mundialu. Zobaczmy, bo teraz my przejmujemy tutaj inicjatywę. Długo rozgrywamy tą piłkę po obwodzie, ale strata, która naraża nas niewątpliwie na kontrę. Argentyńczycy są szybcy, są techniczni, więc mają wszystko, aby tą kontrę dobrze rozegrać, a tutaj Bereszyński powstrzymuje Leo Messiego. Miał być Góralski, robi to Bereszyński, ale tak czy siak japa mi się z tego powodu jak najbardziej cieszy. Druga strona, panowie, druga strona, zobaczmy, ile tam jest miejsca. Ale kończy nam się pierwsza połowa tego spotkania i to Argentyna póki co prowadzi 1-0, a ja zrobię wspomniane już klasyczne zmiany, czyli oczywiście Żurkowski, oczywiście Zalewski, no i tak jak to zawsze ma miejsce, to tyle. Ale naprawdę, te wszystkie grafiki, to, że my już tutaj o tym mundialu tak rozmawiamy w tych symulacjach, sprawia, że we mnie się wręcz gotuje, aby już ten mundial oglądać, zwłaszcza jak widzę tak owocną i dobrą pracę Polaków na tym mundialu w tej mojej symulacji. Mam nadzieję, że tak samo będzie już od 20 listopada, dokładnie oczywiście od 22 teraz, broni Wojtek Szczęsny. Mecz raczej nudny dla postronnego widza, bo tutaj większość dzieje się jednak w środku pola, co widać po statystykach strzału, aczkolwiek teraz Argentyńczycy tą statystykę niewątpliwie podnoszą. Tutaj chyba słupek ratował nas. I Robert Lewandowski, Zieliński, to jest gol! 1-1. Za chwileczkę również przejdziemy sobie do statystyk zawodników, aby zobaczyć, kto aktualnie wiedzie prym w klasyfikacji strzelców, asystentów, czystych kąt i tak dalej, i tak dalej. No powiem wam szczerze, takiego mundialu bym się nie spodziewał i bym bardzo chętnie go zobaczył na własne oczy na samym turnieju. Zobaczmy, teraz Argentyńczycy będą próbowali tutaj rozwinąć skrzydła i to dosłownie, bo to właśnie lewym skrzydłem ta akcja została przeprowadzona i Wojtek Szczęsny zatrzymuje Leo Messiego. Oj, niebezpiecznie, dziwna sytuacja, ta piłka tam się jakoś zatrzymała na linii bramkowej, ale ostatecznie Lautaro Martinez pakuje w piłkę do siatki po raz drugi w tym spotkaniu, ale jest Robert Lewandowski. Po co się w ogóle stresować, minutę później odpowiada i to jest trzecia bramka Lewandowskiego na tym mundialu. Ale to oczywiście jeszcze nie jest koniec spotkania, tutaj Argentyna będzie walczyła o to, aby zgarnąć pełną pulę, ale to już się nie uda, bo mamy ostatni gwizdek, a więc Argentyna tylko z jednym punktem w grupie. My tych punktów uzbieraliśmy aż 7 i jest to niewątpliwie powód do dumy. Bo tak jak widzicie, my wychodzimy z miejsca pierwszego. Arabia Saudyjska, która przegrała tylko z nami, wygrała zarówno z Argentyną, jak i z Meksykiem, wychodzi z drugiego miejsca, więc naprawdę niewątpliwie możemy się tutaj cieszyć. Chorwacja kontra Belgia, zobaczmy. Oj, trzeba tutaj zrobić jakąś zmianę, to już zrobię to automatycznie, niech gra pomyśli za mnie. I remis 1-1, więc na sam koniec tego turnieju dwie drużyny, które prawdopodobnie wyjdą z grupy, uzyskują między sobą właśnie wynik remisowy. I kolejna bramka Lukaku, warto to podkreślić. No i ostatecznie, jak widzimy, Belgowie i Chorwaci z tej grupy wychodzą. Maroko pokonuje Kanadę, więc Kanada bez punktów. Mój czarny koń, wytypowany przeze mnie wcześniej, w tej symulacji się totalnie nie sprawdził.
No i w tym spotkaniu, w którym to właśnie Kostaryka była na musiku, niestety przegrywa, ale pytanie, jak zachowała się Japonia, ona również przegrała w tym meczu. Tak, także Hiszpanie kończą mundial na trzecim miejscu w meczu o honor. Ten honor jakkolwiek odzyskują, wygrywając właśnie nad krajem kwitnącej wiśni. Natomiast nie zmienia to sytuacji Kostaryki i Niemiec, które w miarę pewnie wychodzą z tej grupy. Pierwsze zaskoczenie? Niewątpliwie tak. Chociaż nie pierwsze, bo Argentyna też się skompromitowała. Ostatnie spotkanie fazy grupowej, które tutaj będziemy symulować. Republika Korei Południowej kontra Portugalia. Zobaczmy, czy Cristiano Ronaldo da radę z tej grupy wyjść. I da. I to w jakim stylu, bo to właśnie jego bramka, a może nawet dwie bramki. Tak jest, jego dwie bramki zapewniają chyba Portugalii awans. I to z pierwszego miejsca. Korea z miejsca drugiego, Ghana z Urugwajem remisuje. A więc Gańczycy, 3 remisy, 3 punkty na koniec. To troszkę za mało, aby z tej grupy wyjść. Niewątpliwie jednak warto też podkreślić to, że Urugwaj kończy rozgrywki na ostatnim miejscu. Moje fopa, najmocniej za to przepraszam, tutaj jeszcze jest spotkanie Kamerunu z Brazylią. Ten terminarz, widzę, został tak skonstruowany, że spotkanie grupy G jest później niż spotkanie grupy H. No dobrze, to przesymulujmy sobie spotkanie, które dla Brazylii jest niezmiernie ważne. I to spotkanie wygrywają 1-0, bramka Alexa Sandro, ale czy to wystarczy do awansu? Nie. Z tej grupy wychodzi po prostu siła europejska, czyli Szwajcaria oraz Serbia. Brazylijczycy o jedną bramkę za mało i żegnają się z tym turniejem. A więc prześledźmy sobie szybko raz jeszcze, jak ostatecznie te grupy się prezentują. Senegal i Katar wychodzą z tej grupy, Holandia, duże rozczarowanie myślę, Anglia, USA z grupy B, Polska z Arabią Saudyjską z grupy C do 1/8 finału, również awansują Francja, Dania z grupy D, z grupy E, z grupy E zaś Niemcy i Kostaryka, z grupy F Belgia i Chorwacja, z grupy G Szwajcaria, Serbia, porażka Brazylii. W grupie H zaś Portugalia i Republika Korei Południowej. A pary 1/8 finału prezentują się następująco. Senegal kontra USA, Polska kontra Dania, Francja, Arabia Saudyjska, Anglia kontra Katar, Niemcy kontra Chorwacja, Szwajcaria kontra Republika Korei Południowej, Belgia, Kostaryka i Portugalia, Serbia. Jeżeli chodzi o statystyki indywidualne na tym mundialu, póki co królem strzelców jest Lukaku. Za nim zaś cała masa zawodników z trzema bramkami, którzy gonią tutaj Belga. Nawet znalazł się tutaj zawodnik z Kataru, jakim jest Hatem Lewandowski na czwartym miejscu, również z trzema bramkami w trzech meczach. Jeżeli o asysty chodzi, tutaj również Robert Lewandowski wysoko, bo czwarty z dwiema asystami, a prym wiedzie Carrasco wraz z Olmo, ale oczywiście wiemy, że zawodnik RB Lipsk nie podniesie swoich statystyk, bo Hiszpania odpadła. Czyste konta, tutaj Joris Sommer-Cillesen, Pickford oraz Mendy na czele. Pojawiły się również trzy czerwone kartki, Shaqiri, Sliti z Tunezji oraz Basso Gok z Kamerunu. A teraz czas przesymulować mecz Polski w 1/8 finału z Danią. Oczywiście, jak już to mamy w zwyczaju, przechodzimy do tej dłuższej formy symulacji. Będziemy każdą akcję po kolei rozpatrywać. Polacy do boju po ćwierćfinał mundialu. Zobaczmy na skrzydle Szymański. Znajduje teraz Zielińskiego. Dobre dośrodkowanie. Była pierwsza próba zawiązania jakiejś ciekawszej akcji. Ostatecznie nie doszło nawet do strzału. Ale jeszcze w tym meczu mamy tutaj na samym początku inicjatywę. 12 minuta gry i tłamsimy póki co Duńczyków. Co kończy się tutaj rzutem rożnym. Teraz dobry strzał strzelał chyba Glik. Oj, teraz niebezpieczne dogranie za naszą linię defensywy. Ten mecz może być bardzo mocno tutaj skoncentrowany w środku pola. Też może być bardzo mało sytuacji, wiadomo, piłkarskie szachy i te sprawy. Mecz o bardzo dużą stawkę. Zobaczmy teraz niebezpiecznie Wojtek Szczęsny. Oj, rozpędzają się Duńczycy. Brawo Wojtek. Ale to są sytuacje, które powinny tutaj naszą biało-czerwoną reprezentację mocno zaalarmować. Robert, taka sytuacja. Nie oszukujmy się, że powinniśmy w tym meczu już prowadzić. Ale może teraz? Co robisz, Michael? Jak on to obronił? Jeszcze jest rzut rożny, jeszcze zbierze to Glik. Przed polem karnym Krychowiak strzela prosto w Szymańskiego. Dobry, dobry moment gry reprezentacji Polski, ale fajnie byłoby to przekuć na bramki. Tak się natomiast nie dzieje. Kończy się pierwsza połowa, ja robię klasyczne zmiany. Póki co bezbramkowy remis. Naprawdę, patrząc nawet na statystyki, my w tym meczu póki co dominujemy. 5 strzałów z naszej strony, tylko jeden strzał na bramkę Wojciecha Szczęsnego. Tam również były groźne sytuacje ze strony Duńczyków, które się nie kończyły ostatecznie strzałem. Ale nadal w tej statystyce prowadzimy, chociaż zaraz zobaczymy, czy to ma jakiekolwiek odzwierciedlenie na to, jak ten mecz się zakończy. Bo teraz Dania w polu karnym i drugi strzał Duńczyków. Zobaczmy, jest Piotrek Zieliński, jest Robert Lewandowski. Bardzo dobrze ta akcja wygląda.
Jesteśmy już w polu karnym, czyści wszystko tutaj. Andersen, dośrodkowanie w polu karny, Glik zablokowany, jeszcze jest tutaj niesamowity młyn. Ostatecznie piłka trafia na lewe skrzydło do duńskiego właśnie skrzydłowego i to reprezentacja Danii będzie miała swoją okazję. Zobaczmy, to już są decydujące momenty prawdopodobnie dla tego spotkania. Pytanie, czy tutaj nie będzie dogrywka, nie będzie podobna sytuacja jak na Euro 2016, że my w 1/8 będziemy się bili, być może nawet w karnych, jak wtedy ze Szwajcarią. Przerywa wszystko arbiter, rzut wolny dla Polski. Oj, będzie okazja, niestety nie. No tam w polu karnym bardzo dobrze grają Duńczycy i teraz kontra. To będzie szansa dla Danii, aby tutaj ten mecz rozstrzygnąć. Końcowe minuty spotkania, nie straćmy bramki. Brawo Szczęsny, wreszcie Wojtek gra wielkie spotkanie na jeszcze większym turnieju, dośrodkowanie. Co tutaj się dzieje? Gdzie jest piłka? Piłka pod nogami Lewandowskiego, który teraz szedł z tą kontrą, ale został powstrzymany. Kończymy, panie sędzio. Tak jest, mamy w tym meczu dogrywkę. Jako, że mamy tutaj kolejną przerwę w grze, to ja znowu zarządzę zmiany i wprowadzę tutaj Jacka Góralskiego. Oczywiście, on na ten mundial ostatecznie nie pojedzie, ale no muszę jakieś zmiany zrobić, aby nam tutaj ci zawodnicy nie padli, bo oczywiście Dania, tak jak mówiłem, te zmiany robi komputerowo, automatycznie, no a przez to, że Polacy są sterowani przeze mnie, no to muszą mieć jakąś pomoc też z mojej strony, mimo wszystko. Dobre teraz dogranie i tutaj Kamiński, Lewandowski zablokowany, ale jeszcze jesteśmy w obrębie pola karnego Danii, będzie rzut rożny, będzie kolejna szansa na to, aby ten rezultat tutaj na naszą szalę przerzucić, na naszą korzyść również. Zobaczmy, jest lewy, zablokowany lewy, jeszcze raz 10 strzałów. Taka nieskuteczność może się naprawdę za chwileczkę zemścić. 11 strzał i ani jednej bramki, jakbym widział siebie Food Champions. Ale zobaczmy, teraz to właśnie zawodnicy w czerwonych trykotach mieli szansę, 105 minuta meczu. Oj, czy tu nie będą karne, naprawdę. Czas na drugą część dogrywki. Ja już zmian nie przeprowadzam, bo de facto nie ma już kogo zmieniać. Natomiast napierają Duńczycy, wrzutka, nie ma bramki. Ciekaw jestem też, jak to wygląda właśnie, jakby były tutaj rzuty karne. Jak to wygląda w tej symulacji, bo ja bym nie chciał tych karnych rozgrywać. Nie chcę mieć na nie wpływu. Zobaczmy, szansa dla Polaków, kolejna już w tym meczu. Zieliński, jakie rzuty karne. Nie, to jest Bednarek, 1-0. Jak ja mogę pomylić 5 z 20, nie wiem. Ale Bednarek strzela bramkę i przy okazji łapie kontuzję. Nie no, to może jednak była bramka Zielińskiego, a ja po prostu pomyliłem okienka. Tak też mogło być. Niech będzie, że ten gol jednak strzelony przez Zielińskiego. I tutaj w zasadzie jest problem, kogo na ten środek obrony wpuścić. No i nie wiem, czy to jest dobre, ale wpuszczę tutaj Puchacza. Tak, to Zieliński strzelił bramkę. Już myślałem, że mam jakieś problemy z oczami, że to właśnie Jan Bednarek tą bramkę strzelił. Mamy 1-0 i mamy koniec. Mamy przede wszystkim ćwierćfinał. Tak, Bednarek, kontuzja, Zieliński, bramka. Tak to wyglądało. Na szczęście, niezależnie od tego, kto by tą bramkę strzelił, mamy awans do kolejnej rundy mundialu. Oprócz nas, awans do kolejnej fazy mundialu został przypieczętowany również przez Amerykanów. A teraz czas na kolejne spotkanie właśnie tej fazy rozgrywek. Francuzi grają z Arabią Saudyjską. Szybka symulacja tutaj już bez zbędnego rozdrabniania się. I Kylian Mbappé dopiero w dogrywce ustala wynik spotkania na 3-2, także naprawdę można powiedzieć, że Arabowie odpadają, ale na pewno z podniesioną głową. W końcu 2-2 w regulaminowym czasie gry z Francją. Z tego mundialu żegnają się dopiero po dogrywce z drużyną, która w końcu przecież broni Mistrzostwa Świata. Teraz widzimy tą drabinkę turniejową. USA-Polska w ćwierćfinale, a więc jest naprawdę duża szansa, aby dojść nawet do półfinału. Pewni awansu do kolejnej fazy tego turnieju są Francuzi, którzy pokonali przed chwilą Arabię Saudyjską i będą czekali na rezultat spotkania właśnie Anglia kontra Katar. No i właśnie do tego spotkania w tym momencie przechodzimy. Bardzo ważny mecz dla gospodarzy. Czy będą w stanie sprawić kolejną niespodziankę? Powalczyli, bo remisowali przez długi czas, ale Mason Mount w nie lada formie daje awans do ćwierćfinału właśnie synom Albionu. No coraz więcej tutaj rzeczy nam się klaryfikuje. Niemcy kontra Chorwacja w kolejnym spotkaniu 1/8 finału tego mundialu. Zobaczmy, czy Chorwaci będą w stanie przejść przez Niemców i przechodzą. Kramaric, Perisic z bramkami, odpowiadał Goretzka, ale ostatecznie to właśnie Chorwaci wygrywają i meldują się w ćwierćfinale tych rozgrywek. I zagrają w tym ćwierćfinale z Koreą, także naprawdę ich szanse na półfinał są, wydaje mi się, bardzo duże. I bodajże ostatni mecz 1/8, który będziemy mogli przesymulować. Belgia kontra Kostaryka. Ja po tej Kostaryce nie wiem, czego się spodziewać, a już teraz wiem. No niesamowity jest ten mundial. Kostaryka eliminuje Belgów i melduje się w ćwierćfinale mundialu, a więc powtarzają swój najlepszy rezultat w historii, oczywiście z roku 2014. A mi został jeszcze jednak jeden mecz do przesymulowania tej fazy rozgrywek, czyli Portugalia kontra Serbia. I właśnie do tej symulacji przejdziemy. Portugalia, która nie za bardzo była w stanie podkreślać swoją dominację, ale Cristiano Ronaldo
ciągnie ten wózek cały czas do przodu i to właśnie Portugalczycy z tej europejskiej tutaj rywalizacji wychodzą górą. Podsumujmy sobie zatem fakty. Do ćwierćfinału awansuje USA i Polska i to właśnie oni zmierzą się w pierwszym ćwierćfinale. Francuzi zagrają z Anglikami, Chorwacja zagra z Koreą Południową, a Kostaryka niesłychanie pokonała Belgów i zmierzy się z Portugalią. No i zobaczmy, Anglia kontra Francja, spotkanie dwóch potęg, które wyłoni nam potencjalnego rywala Polski w półfinale. Tak, to jest prawda, nie regulujcie słuchawek, nie regulujcie dźwięku, to wszystko jest prawdą. Polacy mają niesłychanie duże szanse na awans do półfinału i zobaczmy, jeżeli awansujemy, to zmierzymy się właśnie z Francją, która to powinna być wdzięczna Kylianowi Mbappe, który zagwarantował praktycznie w samym końcu spotkania awans, a bramkę również strzelił Benzema oraz Philips, także ten duet napastników Benzema-Mbappe sprawdza się dla Francji niesamowicie i to właśnie oni już są w półfinale tego mundialu. Czas przejść do jednego z najważniejszych spotkań, myślę spokojnie, w historii polskiego futbolu, ćwierćfinał mundialu w Katarze, USA kontra Polska. Ale muszę tutaj zrobić jakieś zmiany, widzę. Zobaczmy, co tutaj się stało. Bednarek oczywiście z kontuzją. No i w tym momencie chyba trzeba odkopać jakiegoś środkowego defensora, który na tym mundialu nie zagrał jeszcze ani minuty. I jako, że nie chcę tutaj wpływać naprawdę jakoś personalnie na te wybory, to wejdzie tutaj najwyżej oceniony Dawidowicz. I czas już przejść do tego spotkania. Bardzo ważny mecz. Jezu, jakby tutaj się udało wygrać, byłoby naprawdę niesamowicie, ale poczekajmy. Polska w trykotach czerwonych, USA w białych, tutaj już podniosłem głos, bo była okazja na to, aby właśnie rozpocząć strzelanie w tym meczu przez biało-czerwonych. Wydaje mi się, że to spotkanie może być ultra szybkie, patrząc na to, jak te oba zespoły rozpoczęły grę i w jakim tempie ta gra jest prowadzona. Zobaczmy, tutaj chyba nikt nie chce pozostawić nic losowi. Zobaczmy, teraz kolejny atak biało-czerwonych, to już jest wysokość pola karnego, ta piłka zablokowana, będzie rzut rożny. Mało strzałów, właściwie brak strzałów póki co jeszcze w tym meczu, a już mamy połowę pierwszej połowy. Jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi, ale to pierwszy strzał właśnie ze strony Polski. Brawo, brawo Matty Cash, no on tutaj na tym mundialu funkcjonuje perfekcyjnie. I to właśnie on będzie teraz Polskę napędzał w tej akcji ofensywnej. Lewandowski, szansa, jeszcze jakby ta piłka może gdzieś tam zwrotna od Zielińskiego poszła do Klicha, to mielibyśmy być może 1-0, ale nie ma co gdybać, trzeba tutaj dalej walczyć o każdy centymetr boiska i to teraz się dzieje. Dobry odbiór w środku pola, na boku jest Kamiński, jest polu karnym Lewandowski, on tam był poszukiwany tym zagraniem, ale cel nie został znaleziony. Kończy nam się pierwsza połowa, rezultat bezbramkowy. No i symulujemy dalej, rozpoczynają Amerykanie. Oj, brawo, Wojtek Szczęsny, ten taki strzał niesygnalizowany, myślę, że mógł być niebezpieczny. I lewy, teraz Zieliński, dwójkowa akcja, ale Robert jest niesłychanie tłamszony w tym spotkaniu, kryty non-stop. Zobaczmy, może jeszcze Klich, Lewandowski teraz ma chwilkę wolnej przestrzeni, odgrywa do Kamińskiego, dobre dośrodkowanie. Szkoda tylko, że na próbie tej wrzutki się skończyło, teraz dobry strzał Szymańskiego. No i Zieliński, rzut rożny. Lekkie zamieszanie w polu karnym, jeszcze tutaj nie pozwalamy wyjść Amerykanom, teraz wybijają tą piłkę na out. Jest Zieliński, jest 1-0 w 74 minucie tego spotkania i to może być akcja decydująca. Powstrzymajmy się jeszcze z otwieraniem szampanów, ale półfinał dla Polski na tym mundialu już za chwilkę może stać się faktem. Zobaczmy, teraz kontra, można to wszystko skończyć i nie czekać do ostatnich minut na ten awans. Klepnijmy to już w tej akcji, Matty Cash, przeciągnięte dośrodkowanie, łapie wszystko, bramkarz amerykański. No i zobaczmy, Zieliński, tak, dublet Zielińskiego mamy, mamy ćwierćfinał, ćwierćfinał już mieliśmy, mamy półfinał mundialu, takie emocje, że nie wiem co gadam. Najważniejsze jest to, że to właśnie Piotrek Zieliński stawia dwa stemple na tym bilecie do półfinału i mamy ten bilet zagwarantowany, przeszliśmy przez odprawę i mamy ten samolot do półfinału. Oj, jakby tak się układała ta historia, to byłbym niezmiernie szczęśliwy. Oczywiście, to jest tylko symulacja, a może i aż symulacja. I ona nam naprawdę przewidzi to, jak będzie wyglądał ten mundial. Polska w półfinale z Francją, coś niesłychanego. No i czas na właśnie kolejny mecz ćwierćfinałowy, Kostaryka kontra Portugalia. Czy sen Kostaryki będzie trwał dalej? Nie, Portugalia wygrywa 2-0 i to oni meldują się w drugim półfinale. Bramka Diogo Joty, bramka Cristiano Ronaldo to właśnie zapewniła. No czy ta drabinka nie wygląda pięknie? Chorwacja wygrywa 1-0 z Koreą i oni będą grali w drugim półfinale. Same drużyny z Europy pozostały na placu boju. No i pytanie, czy Polska przynajmniej powtórzy, a może nawet pobije ten rekordowy rezultat z lat 7-4 i 8-2?
Oj tak, przechodzimy do kolejnego w tym odcinku już najważniejszego spotkania w historii polskiego futbolu. No teraz już na pewno jest to najważniejsze spotkanie w historii polskiego futbolu. Szansa na wejście do finału. Te szanse są o tyle wyższe, że Ben Yedder zastępuje Benzemę. Veretout zastępuje tutaj Pogbę. Obydwaj ci zawodnicy zawieszeni za kartki. Kontuzja Kimpembe, który nie wiem dlaczego dalej znajduje się tutaj jako zawodnik pierwszej jedenastki. Przejdźmy już do tej symulacji. Widzę, że jednak każe mi tutaj dokonać zmiany, więc ja tej zmiany dokonam. Tylko co najlepsze, to jest zmiana ze strony francuskiej, a mnie przenosi do składu Polaków. To jest dość ciekawa sytuacja. No to w takim wypadku musimy dać tutaj automatyczne zastąpienie niedostępnego piłkarza i rozpoczynamy ten wielki, półfinałowy mecz z udziałem Polaków. Polska-Francja, panowie, pomarzenia po finał mundialu. I zobaczmy, bo możemy to rozpocząć perfekcyjnie. Jesteśmy już w polu karnym trójkolorowych. Matikesz, niczym jak z Holandią, próbował uderzenia z dość ostrego kąta, ale to mogło się podobać. Jeszcze jest Szymański, kolejny rzut rożny z niesamowitym animuszem. Rozpoczęli tutaj Polacy ten mecz półfinałowy. Mecz niesłychanie ważny dla historii polskiego futbolu, no bo przecież nigdy dalej nie zaszliśmy. No wiadomo, zdobyliśmy dwa brązowe medale, ale to już jakby jest pokłosie tego, że w tym półfinale się odpada i teraz... No niestety, Kylian Mbappé po raz pierwszy. Ale to jeszcze nie jest koniec świata, to jeszcze nie jest koniec tych mistrzostw świata, chociaż teraz to podanie od Bereszyńskiego karygodne. Zobaczmy, Lewandowski troszkę osamotniony, chociaż teraz w sukurs poszedł mu tutaj Kamiński. Dobre dogranie Zieliński, w jakiej on jest formie, 1-1. Zieliński przywraca nadzieję, daje z powrotem w tym spotkaniu remis. Nie wiem, jak ja bym się czuł w takim spotkaniu, gdyby taki scenariusz był. No chyba bym nie wytrzymał. Kamiński zgubił tą piłkę. Ale jest teraz Kylian Mbappé i go trzeba na pewno powstrzymać. Jest jeszcze Ben Yedder, dogranie Ben Yedder. Nie, to był Griezmann, przepraszam. Ale wszystko tutaj udaremnione przez Wojtka Szczęsnego. Natomiast z dużą łatwością penetrują Francuzi teraz nasze pole karne. Na szczęście kolejny tylko korner. I teraz już Bereszyński sytuację zdaje się wyjaśnić. Tak jest, gwizdek, faul, piłka dla Polski. Zobaczmy, Matikesz, będzie szansa na wrzutkę, ale to było zdecydowanie za głębokie dogranie. Leżał chwilę Robert Lewandowski, na szczęście się z boiska podniósł. Z reguły Polacy mieli drugie połowy na tym turnieju lepsze, więc liczę na powtórzenie tego scenariusza. Francuzi wyrównują teraz liczbę strzałów, także można powiedzieć, że więcej okazji mieliśmy my w tej pierwszej połowie, aczkolwiek statystyka okazji wyglądała w sposób następujący, że mimo, że mamy tyle samo strzałów i nawet bramkę, to Polacy według gry sytuacji nie mieli żadnej, co jest na pewno dość sporą ciekawostką, jak to wszystko jest liczone. Oj, a teraz nieważne o te statystyki, bo Kylian Mbappé w polu karnym, ale fenomenalna praca dwójkowa naszych defensorów. I uwaga, bo Francuzi w naszym polu karnym, to może być niebezpieczne, brawo Wojtek Szczęsny. Mam wrażenie, że nam troszkę już tutaj odłącza układ nerwowy, jak i energetyczny, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo Francuzi coraz częściej dochodzą do głosu. Ale walczymy, tutaj suspens jest niesamowity, dalej 1-1, a wchodzimy już w decydujące fazy tego spotkania. Czy będzie finał mundialu? To by było niesamowite, jakby symulowane te mistrzostwa doprowadziły Polskę do finału. No przecież to byłaby niesamowita historia. To jest moja przysięga, mam pierwsza i jedyna symulacja tego trybu. Ja tego nie robię na siłę, aby tutaj Polaków jak najbardziej zbustować. Kamiński, jeszcze jest Zieliński, zobaczmy. Jest pól karnym Lewandowski, zablokowany tam trójka graczy od razu przy Robercie, ale to nie powinno nas dziwić. I ostatnia akcja w tym meczu i to będzie koniec. Remis, czeka nas dogrywka, więc to właśnie prawdopodobnie ona albo rzuty karne zadecydują o tym, czy Polska awansuje do finału Mistrzostw Świata. To jest naprawdę niesamowity scenariusz. I zobaczmy, bo ruszamy tutaj niesamowicie. Jest Zalewski, jeszcze Zalewski przed polem karnym Polacy. Wejście w pole karne, teraz dobrze rozegrana ta akcja, ale ostatecznie to właśnie Varane tutaj. Musiałem zerknąć oczywiście na listę zawodników, bo tak po numerach reprezentacyjnych nie pamiętam tych składów. Zablokował szansę Polaków. No i może teraz to będzie ta sytuacja, zobaczmy, jest tutaj Szymański, to jest gol, ja myślałem, że to nad bramką przeleciało, a więc teraz prowadzimy w półfinale Mistrzostw Świata z Francją, w symulowanych Mistrzostwach Świata w FIFA po pierwszej połowie dogrywki. To jest coś niesamowitego, coś czego ja tutaj siadając przed Xboxa się totalnie nie spodziewałem i naprawdę ja robię tylko i wyłącznie zmiany tutaj, bo komputer tego by nie mógł zrobić, a Polacy sobie radzą mimo wszystko świetnie, Góralski za Klicha. Także można powiedzieć, że FIFA póki co widzi nas w finale Mistrzostw Świata. To jest nieprawdopodobne.
zobaczmy, bo jeszcze może tutaj Francuzi będą w stanie odpowiedzieć. Tego byśmy oczywiście nie chcieli. Na drugiej stronie teraz jest ta akcja przeniesiona właśnie ze środka na drugą stronę boiska, a teraz z kolei z kontrą Polacy. Tutaj może wypadałoby troszkę zagrać to spokojniej. Teraz zmarnowana sytuacja, każda piłka oddana Francuzom to jest dla nich okazja na to, aby ten mecz być może, mam nadzieję, że nie, wyrównać i doprowadzić tutaj do serii jedenastek. Wchodzimy w ostatnią minutę spotkania, jeżeli ta akcja nie przyniesie, a nie przyniosła bramki Francji, to jest niesamowite, co teraz powiem, ale meldujemy się w finale Mistrzostw Świata w symulowanych właśnie tych rozgrywkach. No przecież to jest nieprawdopodobne. Polska w finale Mistrzostw Świata w sytuacji, gdzie naprawdę ja nie ingerowałem totalnie praktycznie w rozgrywkę, wprowadzając tylko zmiany, które tak czy siak zostałyby wprowadzone przez komputer. A teraz przejdźmy do drugiego spotkania finałowego. Chorwacja kontra Portugalia. Czas właśnie na szybko przesymulować tą drugą, ten drugi półfinał tego mundialu i zobaczymy, z kim zmierzymy się w finale i zmierzymy się z Chorwacją. Portugalia po bramce Diogo Joty, niestety to nie było wystarczająco i odpada. Bramka Modricia w 85, bramka Vlasicia w 6 minucie sprawia, że Portugalia powalczy z Francją o medal brązowy, natomiast my mamy na pewno srebrny krążek, a z Chorwacją zawalczymy o złoto. To jest nieprawdopodobne, co tutaj się dzieje. Przepraszam, z emocji uderzyłem jeszcze w mikrofon, ale jakim cudem symulowany mundial, gdzie naprawdę nie wpływam w ogóle na składy, no na składy tylko i wyłącznie zmianami w trakcie gry, ani na taktykę, ani na wytyczne, no na nic sobie nie mam wpływu, a Polska tak czy siak jest w finale mundialu. Niech to będzie piękna zapowiedź tego, co będzie się działo już za te kilka dni, kilka tygodni w rzeczywistości. Teraz szybka symulacja meczu o trzecie miejsce. Francuzi czy Portugalczycy? Kto sięgnie po brązowy medal? A będzie to drużyna Portugalia, więc Cristiano Ronaldo dokłada do swojego dorobku medalowego brązowy medal Mistrzostw Świata. Bramka Bruno Fernandesa, dwie bramki Bruno Fernandesa, bramka Rafaela, a odpowiadał Kingsley Coman. Natomiast to było zdecydowanie za mało, także Mistrzowie Świata tym razem kończą swój udział tutaj na czwartym miejscu. Portugalczycy z brązem, na Polska w finale gra z Chorwacją. Dalej w to nie wierzę. No to symulujemy wielki finał. Lusail Stadium wypełniony przez wszystkich w sumie kibiców w biało-czerwonych trykotach. Część oczywiście sprzyjająca Chorwacji, część sprzyjająca Polsce. Polacy w strojach białych, Chorwaci w czarnych. I rozpoczynamy najważniejszy mecz w futbolu międzynarodowym, jakim jest finał Mistrzostw Świata. Kamiński ukarany żółtą kartką. To nas nie interesuje. Gorsze jest to, że Chorwaci teraz mogli nam zagrozić. Na szczęście Wojtek Szczęsny fenomenalnie wchodzi w ten finał mundialu. Teraz Chorwaci bardzo szybko grają piłką. To jest niesamowite, jak teraz poklepali. Na szczęście nic z tego nie wyszło. No tutaj trzeba dać z siebie wszystko i ten mundial wygrać. Jakkolwiek to abstrakcyjnie i paradoksalnie nie brzmi, w przypadku Polski teraz Wojtek Szczęsny być może z jedną z najważniejszych interwencji w swojej karierze. Jest klich, jest Polska w polu karnym. Zieliński, zrób to po raz kolejny. No niestety tym razem magia polskiego pomocnika na poli nie okazała się wystarczająca na defensywę Chorwatów. Szczęsny broni jak znud. Jeszcze Chorwacja w polu karnym. To się może skończyć bardzo źle. Na szczęście póki co serca biało-czerwone dalej niepęknięte, nie pękają, niewzruszone można byłoby powiedzieć. Chociaż pewnie wzruszenie na twarzach wielu kibiców pojawia się. Teraz Robert Lewandowski, no bo w końcu gramy w finale Mistrzostw Świata. Jeszcze zbierzemy tą piłkę, ta piłka lekko zawisła przed polem karnym, spalony. I znowu jedziemy tutaj w drugą stronę. Chorwacja stara się napędzać te ataki. Na szczęście sukcesywnie dajemy radę się bronić. Robert Lewandowski z golem na 1-0 w finale mundialu. Przecież to jest nieprawdopodobny scenariusz. I jeżeli to się skończy takim rezultatem, to chyba Lewandowski przyklepuje swoją wymarzoną złotą piłkę, a my być może przyklepiemy sobie, jakkolwiek to nie zabrzmi, puchar za zdobycie Mistrzostwa Świata. Naprawdę, ja nie wierzę, jak ta symulacja się potoczyła. Ja to symuluję, tak jak mówię, powtarzam to po raz 15, ale to jest dla mnie bardzo ważne, abyście to wiedzieli, że to jest moje pierwsze podejście do symulacji. Ja tu nie robię tego do skutku, nie robię tego do momentu, kiedy Polacy ten mundial wygrają. Nie odtwarzam zapisów, ja to zapisałem raz tylko i wyłącznie. A Polska w tym momencie prowadzi w finale mundialu z Chorwacją 1-0 po bramce Roberta Lewandowskiego. No piękniejszego scenariusza na ten turniej nie można było napisać. Ale poczekajmy, jeszcze przed nami cała druga połowa gry, a teraz Chorwacja napędzana przez Lukę Modricia, dla którego to jest niewątpliwie ostatni turniej.
i drugie podejście właściwie z rzędu po to, aby dał radę właśnie sięgnąć po ten niesamowity, piękny, majestatyczny złoty puchar. Teraz Chorwacja i Wojtek Szczęsny znowu staje na wysokości zadania. Boże, jak to będzie tutaj nerwowo. 30 minut do końca gry i niestety Gwardiol ze wszystkich ludzi na boisku to właśnie on nieco tutaj nas wzburza i troszkę uspokaja te nasze nadzieje, które oczywiście dalej pozostają wielkie, bo tutaj nadal jest remis 1-1. To nie jest zła sytuacja, teraz Matty Cash. Już jesteśmy w polu karnym, zobaczmy. Jeszcze może będzie okazja, aby to tutaj uderzyć. Kto to skończy? Strzelał ostatecznie Kamiński, ale bez większego skutku. Jeszcze i teraz znowu w drugą stronę lecimy. Cały czas tutaj coś się dzieje w tym finale mundialu. Łapie piłkę Wojtek Szczęsny i troszkę wydaje się to uspokaja, chociaż nie, bo ta piłka teraz stracona. Ja za chwileczkę stracę głos, bo ciągle tutaj komentuję, bo dzieje się niesamowicie wiele. 85. minuta gry, jakbyśmy tutaj stracili bramkę, mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Oj, 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 oj. To jest na pewno niewątpliwie smutne rozwiązanie tego mundialu. No przegrywamy tutaj prawdopodobnie. Ja wejdę oczywiście do gry, żeby zobaczyć celebrację końcową. Tutaj, chociaż czekajcie, bo mam jeszcze ostatnią akcję. Pozwolicie, że spróbuję z niej skorzystać. Zobaczmy, Kamiński. Tylko tutaj ciężko będzie cokolwiek zrobić. Kamiński, Robert Lewandowski i lewy. Będzie rzut rożny. Ostatni rzut rożny tego mundialu. Wykonywać go nie będzie Zieliński. Przepraszam, że to wykonuję wszystko jeszcze tutaj za Polaków, ale chciałem przejść do ostatecznego rozwiązania. Bałem się, że to mi tutaj wszystko ucieknie i tej radości Chorwatów czy też Polaków nie zobaczymy. Jest Szymański dośrodkowanie, ale z tego dośrodkowania nic nie będzie. I niestety przegrywamy 2-1 w finale mundialu z Chorwacją. Zatem Luka Modrić dopina swego, teraz z ławki tutaj wybiega do swoich kolegów. Chorwaci się cieszą, ale myślę, że my też możemy się cieszyć. W końcu mamy awans do finału Mistrzostw Świata. Najlepszy rezultat w historii, wiadomo, jak już się do tego finału dochodzi, to chciałoby się go oczywiście wygrać. Tym razem to się nie udało. Mimo wszystko możemy być z naszej polskiej kadry w 100% dumni. Radość teraz z Chorwacji, która zaraz podniesie ten piękny puchar za mundial. Zrobi to Ivan Perisic, który otrzymał paskę kapitańską po tym, jak boisko opuścił Luka Modrić. No i zostawmy chwilkę dla Chorwatów, bo to oni teraz zasługują na to, aby cieszyć się właśnie ze zwycięstwa. Wygrali z Polakami 2-1. Niestety, ale to się wydarzyło po bramce w końcówce Kovacicia. Kovacic zapewnił zwycięstwo w tym mundialu właśnie Chorwacji. Niewiarygodnie milej patrzyłobyś tutaj na Roberta Lewandowskiego, który ten puchar mógłby podnosić. No prowadziliśmy w tym finale, ale druga połowa tym razem, chyba pierwszy raz na tym mundialu, okazała się słabsza mimo wszystko od pierwszej. I to Chorwacja żegna się z Katarem, ale oczywiście na tarczy, a nie starczą. Polacy przegrywają w tym najważniejszym spotkaniu mundialu 2-1, ale mimo wszystko możemy być naprawdę z nich szczerze dumni. No i czas na chwilę podsumowań. Chorwacja mistrzem świata 2-1 wygrywa z Polakami, ale co to był za bieg Polaków na tych mistrzostwach? Pokonana Dania, pokonane USA, pokonana Francja, ostatecznie porażka w finale, ale tak czy siak z tego możemy być no niewątpliwie zadowoleni. Wiele niespodzianek według tej symulacji na tym mundialu się wydarzy, wiele mocnych drużyn odpadnie już na etapie fazy grupowej, jak chociażby Argentyna, która zajęła ostatnie miejsce w naszej grupie, ale Polacy dochodzący do finału mundialu. Myślę, że to jest rzecz, którą każdy chciałby zobaczyć. Królem strzelców zostaje Kylian Mbappe. Zieliński najlepszym strzelcem Polski na tym mundialu. 5 bramek, zaraz za nim Robert Lewandowski. Najwięcej asyst Kramaric, aż 4, ale Klich 3 asysty, szapoba. Wojtek Szczęsny razem z Patricio, tyle samo czystych kąt, aż 3, najwięcej na tym mundialu. Aj, i to byłoby tyle, no piękny byłby to mundial, jakby to się w rzeczywistości wydarzyło. Czy to nie byłoby wspaniałe, gdyby właśnie taka sytuacja miałaby miejsce na prawdziwych boiskach już za te kilka dni począwszy? Myślę, że każdy taki rezultat weźmie w ciemno, nawet gdyby nasze serca biało-czerwone miałyby w tym mundialu ostatecznie na etapie finału pęknąć. Za dzisiejszy odcinek dziękuję wam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że taki inny troszkę format wam się na moim kanale podobał. No i co, zapraszam do łapkowania tego filmu, subskrypcji, a my widzimy się w następnych materiałach już jutro. Trzymajcie się i cześć!